spotkania ze sztuką na ulicach Opola, dosłownie. Chcemy, żeby Opole było miastem żyjącym, aktywnym. Zapraszamy aktorów, którzy swoje sztuki zaprezentują Opolanom, również gościom spoza Opola. Serdecznie zapraszamy do tego. Pamiętam, myślę, że Opolanie również lino skoczka przechodzącego między wieżą ratuszową a wieżą kościoła franciszkanów. Kto wie, co tym razem będzie można zobaczyć, dlatego serdecznie zapraszam do uczestniczenia. Są rzeczy, których się nie zmienia, to znaczy zwycięskiego składu nie zmieniamy. Dotyczy to miejsc, w których gramy, dlatego że te się okazały być naprawdę świetne, adekwatne do tych rzeczy, które proponujemy, czyli jesteśmy rzeczywiście tutaj na stawie zamkowym, jesteśmy w obecnym miejscu na Placu Wolności, jesteśmy na rynku, jesteśmy na Placu Sebastiana, to od zeszłego roku miejsce po renowacji, świetne do tego typu wydarzeń, oraz będziemy się przechadzać, umówmy się, średniowieczną starówką podczas opolskich legend miejskich, opolscy kochankowie, gra miejska, do której zapraszamy w sobotę, godzina 17:30. Tego nie zmieniamy. Tak samo jak nie zmieniamy pomysłu, aby to były zdarzenia artystyczne, żeby wychodziły szerzej troszeczkę ponad sam teatr. Są zarówno wydarzenia, które się opierają o techniki, o stylistykę nowego cyrku, jak i rzeczy, które są lekko tanecze, rzeczy, które opierają się o muzykę, jak również o taką formę storytellingu. Przyjeżdża do nas Andrea Bruniera z Italii, z Orvieto, który ma do zaproponowania Życie Świętych, Light of the Saints, przekazane w takiej lekkiej, komediowej formie, wiążącej się wprost z komedii dell'arte, z tradycją teatru, z techniką gramelot, więc to jest jak gdyby zupełnie nowa rzecz. Dużo cyrku, jak wspominałem, mamy tutaj możliwość współpracy z Fundacją Sztuk Mistrze. W kilku różnych rzeczach będą się pojawiać tutaj, przyjeżdżają z Lublina. Będzie Bartosz Śmiałek, który przyjeżdża z Krakowa, też z takim pokazem cyrkowym, mając świetny kontakt z najmłodszymi widzami. Będzie też nawiązanie właśnie do tych legend miejskich, o których wspomniałem, o polscy kochankowie. Nieobojętnie przechodzimy nad tymi wszystkimi najnowszymi odkryciami archeologicznymi. Nie chcemy konfabulować, natomiast jako artyści myślimy sobie, że możemy dać ciało troszeczkę tej historii, tego nietypowego pochówku dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, i na tym temat chcielibyśmy zainscenizować pewną historię, opartą troszeczkę o realia średniowiecza XIII wieku właśnie tutaj w Opolu. Jest koncert muzyczny, Jemioent Szwed, cyrkowy, muzyczny, zimprowizowany, kabaretowy, więc jest to fajna okazja. Szczególny akcent kładziemy w tym roku na taką sekretną, czułą relację pomiędzy animatorem lalki, a samymi lalkami teatralnymi. I to jest powrót do zaproszenia Wędrownego Teatru Lalek Małe Mi Sławy Tarkowskiej. Podczas pierwszej odsłony byli tutaj, cieszyli się dobrą sławą i uzyskali aplauz. Warto było zaprosić w tej chwili z premierową Sokratesem w Piaskownicy oraz opowieściami księżycowymi. To są takie powiastki filozoficzne oparte o lalki. Będzie bajka o Smogokubie, też spektakl autorski, muzyczny, lalkowy Teatru A. W niedzielę o godzinie 10 w tym miejscu spotykamy się z ukraińskimi artystkami związanymi z wybitnymi aktorkami z Ukrainy, które będą miały okazję zagrać bajki na walizkach Marusia i Gąska. Spektakl w języku ukraińskim, natomiast zapraszamy, jest on uniwersalnie opowiadany, zapraszamy zarówno ludzi z Ukrainy, tutaj w tej chwili będących, mieszkających, jak i po prostu wszystkich tych, których przyzwyczailiśmy, że w niedzielę rano spotykamy się na dobrej bajce. Czy będzie również coś zaskakującego, jak przechodzenie przez lino skoczka między ratuszem a kościołem franciszkanów? Kończymy to wszystko takim light show, w którym elementy pirotechniki zostaną połączone raz jeszcze z akrobacjami na kole Cyra w wykonaniu Daniela Klibiuka i Jakuba Szweda. Razem wspólnie jako Fundacja Sztuk Mistrze będą nas na sam koniec, taki prosty sposób, apelując do najprostszych zmysłów, bawić, wieńcząc festiwal tegoroczny. I od lat marzyłem, żeby takie rzeczy się odbywały w Opolu, żeby sztuka była dostępna dla każdego. Oczywiście w różnej formie, w różny sposób prezentowana, autorski, ale żeby również w taki sposób otwarte ulice Opola były pełne tych, którzy na co dzień zajmują się sztuką, i żeby Opolanie mogli brać w tym udział, oglądać, słuchać, czasami się przyłączać. Dlatego cieszę się, że coś takiego w Opolu ma kolejny raz miejsce, chociaż pamiętam, że była przerwa na COVID, więc myślę, że wszyscy za tym tęsknimy i tym chętniej między 6 a 7 sierpnia pojawimy się na rynku w Opolu.